Siema, jestem Bryt, to jest kolejny odcinek na moim kanale, no i dzisiaj będzie to wybór 11 Team of the Year w FIFA 22. No i co, no nie będę przedłużać, oczywiście zaczynamy od bramkarza. Dla mnie faworytami są Donnarumma oraz Mendy, cała reszta jednak no troszeczkę niżej, taki Martinez mimo triumfu z Argentyną, no to jednak Aston Villa jest za słaba. Oblak, teraz ten sezon słaby, bardzo słaby, jeden z, po prostu z najgorszych bramkarzy w La Liga, co jest dziwne. Mike Maignan i Ederson to też nie ten poziom, no i Courtois, no troszkę brakuje takiego jakiegoś, wiecie, tego czegoś, nie wiem jak to określić, no ale w każdym razie skupmy się na Donnarumie i Mendym. No i tutaj mamy zwycięstwo w Champions League, dosyć nieoczekiwane, no tak naprawdę on pojawił się znikąd, Mendy, no i Donnarumma uznana marka. Problem z Donnarumą jest taki, oczywiście wygrał Mistrzostwa Europy. Problem z nim jest taki, że jednak w tym PSG nie gra regularnie, jakby, znaczy inaczej, gra regularnie, ale nie gra ciągle. Jednak ten Navas też ma coś tam do gadania. Więc wybieram Mendiego, to będzie mój bramkarz w 11. No i dalej, z obrońcami, tutaj szybko. Znaczy tak, zaczniemy sobie na pewno na obronie, Ruben Dias. No to jest zdecydowanie mój wybór, no wbił się do Premier League i w ogóle no najlepszy obrońca w lidze obecnie. Myślę, że tutaj większość osób się zgodzi, poprzedni sezon naprawdę dobry. Lewa obrona, jego kolega z zespołu, João Cancelo, genialny sezon, no kurczę, ten transfer do City dobrze mu zrobił. No i zobaczmy, dalej. Pomyślmy, prawa obrona i tutaj miałem dwóch kandydatów, Hakimi oraz Alexander Arnold. Już myślałem o tym przed nagraniem, ale no jednak ja tego Hakimiego lubię, dla mnie to jest kurczę taki zawodnik, że ja bym chciał w Barcelonie, oczywiście, no to się nie wydarzy w najbliższej przyszłości, wiadomo dlaczego, no też byłem zawodnikiem Realu, chociaż chyba nie ma dużego przywiązania, więc myślę, że do Barcelony mógłby odejść. W każdym razie Alexander Arnold oczywiście też dobry sezon, zabrakło triumfu. Także to jest minus. Oczywiście Hakimi, mistrzostwo Włoch, także to jest duży sukces. No jednak duży transfer do PSG, w PSG też sobie dobrze radzi. Także wybieram tutaj Hakimiego oczywiście. No i dalej jest drugi środkowy obrońca. I tutaj miałem już dużą zagwozdkę, bo nie byłem po prostu pewien tak naprawdę żadnego z tych zawodników. Mogę wybrać Marquinhosa, który miał dobry sezon, no ale bez większych osiągnięć. Jeśli chodzi o tutaj osiągnięcie zespołowe. Mamy Rudigera, no, który oczywiście wygra na Ligę Mistrzów, no jest totalnym kozakiem. Myślę, że zaraz za Rubenem Diaszem, no i powiedzmy tym Van Dijkiem, to może być najlepszy obrońca w Premier League. Może nawet jest przed Van Dijkiem, jednak ten kontuzjowany był długą część poprzedniego sezonu. Kurczę, no Kier, ale on jednak tylko Euro, znaczy inaczej, w Milanie był dobry, Euro miał super, no ale kurczę, czy to zasługuje na Toty? No to raczej nie. Mamy oczywiście duet Chiellini Bonucci, genialni zawodnicy, no reprezentacja Włoch naprawdę była fenomenalna na Euro, ale oni są z Juventusu, no błagam was, do Juventus, co to w ogóle jest, no z żadnego tak naprawdę osiągnięcia większego, więc no tutaj myślę, że oni odpadają z góry, chociaż też no niekoniecznie właśnie, no to są dobrzy kandydaci, ale Alaba oczywiście też, sezon w Realu bardzo dobry. No ale myślę, że końcowo postawimy na tak naprawdę triumfatora Ligi Mistrzów, czyli Toniego Rudigera. To zawodnik, który tak naprawdę też ma, powiedzmy, no, duże zaskoczenia, bo jednak no, nikt się nie spodziewa, że będzie tak dobry obrońca w tym i poprzednim sezonie. Ale no Tuchel naprawdę tych zawodników Chelsea odmienił mocno, także szacun dla Tuchela, jeden z lepszych trenerów tak naprawdę obecnie. Pomoc, no i tutaj mamy tak naprawdę kilku, nawet wielu, powiedzmy, dobrych zawodników, Barella. Super sezon, Bruno tak samo, no KDB tak samo, jest kilku kandydatów, ja zacznę Jorginho, jednak wiecie, wysokie miejsce w złotej piłce, wygrane Mistrzostwa Europy, wygrana Liga Mistrzów, więc myślę, że tutaj jest głównym kandydatem na tą pozycję. Marco Llorente oczywiście, no dobry sezon, ale wiadomo, nie zasługuje na miejsce. Pedri zasunął głównie z tego, że jest młody i dużo grał, według mnie to jest za mało, nie mówię, że grał źle, ale on nie był, nie wiadomo jak genialny, to był bardzo dobry sezon, ale myślę, że jeżeli on miałby 27 lat, to w ogóle byłby bardzo, dużo rzadziej wybierany po prostu.
No i nie wiem w ogóle, co tu Son robi. Tak samo Paqueta. Son oczywiście zgnął na pozycję. Kimmich, właśnie go szukałem, bo to jest mój drugi zawodnik. No kurczę, Bayern Ligi Mistrzów nie wygrał. Byli chyba w półfinale, także dosyć wysoko, ale Kimmich no jest podporą, jest filarem Bayernu. Cała pomoc trzyma się na nim tak naprawdę. Razem z Goreską tworzą naprawdę dobry środek pola. I myślę, że on tutaj jest solidnym kandydatem. No i wrzucam też N'Golo Kanté. Chyba ich zamienię pozycjami. No troszkę defensywna pozycja, bo jednak Kanté defensywny, Kimmich defensywny, Jorginho. No, mimo wszystko troszkę jest w nim coś z defensywnego pomocnika. Nie mówię, że to jest typowo defensywny pomocnik. No, bardziej bym powiedział, że zwykły pomocnik, ale wiadomo, nie jest to żaden SPO. Także defensywnie. No i przechodzimy do tutaj, no, ataku, do trójki napastników. No i co? Bez zbędnego gadania, Lewandowski. Wrzucam także Messiego. Wiadomo, sezon w PSG średni. W Lidze Mistrzów statystyki wyglądają dobrze, w Ligę fatalnie. Ale jednak sezon w Barcelonie mega dobry, jednak złota piłka wygrana. No wiadomo, ten plebiscyt, no jakby ma swoje zasady. Właściwie ich nie ma, w tym problem. Ale no jednak złotą piłkę ma. No i tutaj lewe skrzydło. Myślałem nad Mbappé, nad Salahem. Co prawda to nie jego pozycja, Mbappé. Znaczy Salaha, no Mbappé właściwie troszkę też. Może trochę myślałem nad Ronaldo. Brałem pod uwagę Kiezę. No i brałem pod uwagę Karima Benzemę, który będzie moim tutaj kandydatem. No i mamy jedenastkę. Oczywiście Karim Benzema, no to nie jest jego pozycja, ale zasługuje na bycie w tej jedenastce. No Kane za słaby ten sezon obecny. Lukaku, no myślę, że podobnie. Też jednak, no kurczę, no Lukaku byłby dobrym kandydatem, ale jednak ten, tu jest tylko trzech zawodników, a naprawdę kandydaci są mocni, więc niestety sorki Romelu. No ale co, to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę. Ja tutaj zaraz submit vote zrobię. No i co, widzimy się niedługo. Siema.